Dzisiaj będziemy wybierać dziewczynę dla naszego serdecznego kolegi Beza w League of Legends. W pierwszej rundzie niewiasty zaprezentują się Bezowi za pomocą wybranego skina oraz emotki. Splątała go. Może na herbatkę? Zszarmowała go. Ale usiadła na nim. O nie, są dwa Bezy! Dzień dobry, to tutaj można zostać dziewczyną Beza? Tak, to jest zawsze. Po każdej rundzie nasze jury musiało wyeliminować jedną z niewiast. W dzisiejszej edycji Tonie Kawaler będzie podejmował decyzję. Przywitajmy nasze dzisiejsze jury w składzie. Dr. Urgot, Arkoan, Jacob i Shao. Ten film jest sponsorowany przez Raid Shadow Legends, czyli darmową strategiczną grę turową z mnóstwem postaci, umiejętności i przedmiotów. A skoro jesteśmy przy umiejętnościach, dzisiaj pokażę wam top 5 skilli moich czempionów. Piąte miejsce. Bless Weapons, mojej Warpriest. Daje 25% wzmocnienia ataków wszystkich moich jednostek na dwie tury. Numer czwarty. Rally, mojego Crusadera. Powoduje, że wraz z nim atakuje losowo wybrany twój sojusznik. Przechodzimy do mojego ulubionego orka, Galeka. Jego Cursed Blade atakuje czterech losowo wybranych czempionów. Kolejna umiejętność to Halt od Channelera. To zwykły atak, ale ma 50% szansy na zestunowanie przeciwnika. No i pozycja pierwsza. Mój ulubiony skill to również Galek. Hellraiser, który atakuje wszystkich. Raid jest świetny do grania na totalnym chillku. Jeśli pokonacie jakiś boss, bez problemu możesz do niego wrócić. Może potrzebujesz zmienić czempionów w swojej drużynie, może trochę bardziej je wylevelować. Nie ma problemu, do walki możesz wrzucić kiedy tylko chcesz. Raid cały czas się rozwija. Pojawiają się nowe eventy, nowe czempiony, nowe funkcje. W tym miesiącu nowość to Guardian Ring, który pozwala ci ulepszać twoje czempiony jeszcze bardziej. Dodatkowo w grudniu w Raid Shadow Legends pojawi się nowość. Na razie powiedzmy tylko, że potoczą się głowy. Jeśli chcecie dostać mega bonusy na start waszej przygody z Raidem, kliknijcie w link w opisie lub zeskanujcie ten kod. Nowi gracze dostaną w bonusie super czempiona Chonoru, 1000 srebra, boosta do expa, odnowienie energii i Ancient Sharda. Wszystkie te bonusy będziecie dostawać w swojej skrzynce odbiorczej w ciągu 30 dni. Bezu, pierwsza bardzo ważna rzecz. Czy chcesz powiedzieć coś naszemu jury? Nie, w pierwszej rundzie znam się na łaskę losu, tak szczerze mówiąc. Dobrze, chłopaki, to proste pytanie. Z kim się pożegnamy? Panowie, może dzisiaj nie możemy wygrać nic materialnego, ale możemy wygrać coś znacznie lepszego. Lepszą przyszłość dla naszego kamerata. Nawet nie bierz udziału, a już myślisz o tym, jak wyciągnąć pieniądze z ciebie. Chcesz mi przemowę psuć? Tak, muszę! Wywalamy Arkoana! W tej edycji się go nie da usunąć, niestety. Na 200% nie wyrzucałbym Niko, bo się zmieniła w Beza, a jak wiemy, nie ma nic lepszego niż Bezu. O, słuszne. Yumi dobrze. Też bym nie wyrzucił, bo jednym kliknięciem guzika może sprawić, że po prostu będzie już przy nim na zawsze, aż do śmierci. Caitlyn strzela pistoletem, nie ufam jej. Wiecie, jaka jest umiejętność na W Caitlyn? To jest trap, czyli ona jest trapem. O mój Boże! O, nie! Dobra, trzeba podjąć jakąś decyzję. Nasze drogie żywi, kto odpadnie w tej rundzie? Dobra, Caitlyn, oj, co tak agresywnie? Nie, tak nie można. Malinka, niestety, odpalasz w tej rundzie. Czy masz coś do powiedzenia Bezowi? Nie wiem dlaczego ktoś pomyślał, że Caitlyn strzela i to jest złe. Naprawdę przykro, że tak się stało, ale skopiemy tyłek Jacobowi. Przed rozpoczęciem gry niewiasty w sekrecie zadeklarowały, że są w grze po to, żeby zdobyć serce Beza, czyli simpować. Czy żeby dostać ode mnie skina? Malinka, czy chcesz powiedzieć, co wybrałaś? Bram simpa. Oj. W drugiej rundzie usłyszymy głosy naszych niewiast. Będą one mogły powiedzieć jedno zdanie o sobie. Mego Bego. Hej, jestem Olivia, mam 20 lat i potrafię bardzo dobrze gotować. Będzie Bigos, Bezu! Kurde, bez Beza. Stań z tym Bigosem! Dobra, Pszczółcia. Hej, jestem Kinga, mam 18 lat. Interesuję się grafiką komputerową, malowaniem oraz oczywiście intowaniem w League of Legends. Widzę, że tutaj macie wspólne zainteresowania. Bezu jest grafikiem? Cysia? No to hejka, mam na imię Marcelina, jestem dość szaloną i pozytywną instruktorką tańca, która chętnie weźmie cię w obroty niczym Gary. Uuuu, ja nie, czy kręcąc się będzie zadawać wrażenia? Nie, ja mu nigdy. Dziunia z Łodzi. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym niku. Zbyszko z Bogdańca. Co nie? Dobra, zobaczmy, co Dziunia z Łodzi ma do powiedzenia. Niewiele. Dobra, White Wings. To hej, ja jestem Natalia, uwielbiam jeść i spać, więc możemy spróbować tego razem. Ale Bigos? Bigos w łóżku, ja pole marzenie. Nie, ja mogę grać w ligę. Zyra. Hejca, jestem Lania, jestem grafikiem początkującym, interesuję się fandubbingiem, w tym do anime, oraz bardzo przywiązuję się do ludzi i chcę, aby wszyscy byli szczęśliwi, na przykład ty wybierając mnie, ponieważ ochronię cię wszystkim, czym mam. I przejdźmy do Neymiś. A więc mam 18 lat, interesuję się grafiką, animacją, editami, montażem, no i bardzo lubię polecenie. A więc mówisz, że lubisz anime. Wymień wszystkie anime. Mamy to, proszę państwa, wszystkie dziewczyny się przedstawiły, a teraz
zadanie dla naszej loży. Na pewno wszystkie bigosiary zostawiamy. Tak? Zdecydowanie, tak. Niech one już se przejdą za beza, zrobimy metodę eliminacji. Ej, dobry pomysł. Dobra, wykluczyliśmy kontenciary oraz bigosiary. Natomiast zostały jeszcze 4 dziewczyny. Pytanie, z którą się pożegnamy. Z racji, że mamy trochę rund i mamy też kilku jurorów, myślę, że możemy zrobić tak, że na każdego chociaż raz padnie obowiązek zdecydowania. Jacob, w tej rundzie to twoja dola. Wybacz pośród tej trójki. To ja bym zostawił Zajrę, bo może wyhodować fajne kwiatki. Nie! Dobra, Zajra, chodź. Dobra, Jacob, finalna decyzja. Czy pożegnamy się z Najmis, czy pożegnamy się z Cysią? Obie postacie są wkurzające. No, ale chyba z Cysią niestety. Dobrze, niestety Cysia. Czy masz coś do powiedzenia Bezowi albo naszemu jury? Jest mi troszeczkę przykro, myślałam, że przekonam go tym tańcem. Mówi na Jacoba. To powiedz nam jeszcze, co wybrałaś w takim razie. Wybrałam skinem. No dobra. W trzeciej rundzie w ruch pójdą kamerki. Niewiasty zaprezentują Bezowi tylko i wyłącznie swoje dłonie. Dobra, zaczniemy może od Blani. Moje ręce są bardzo skromne, nie mam długich paznokci, ponieważ pełnią one funkcję obronną. Mam także tatuaż, który nawiązuje do postaci, którą wybrałam, ponieważ jestem bardzo związana z naturą i bardzo lubię zwierzątka, roślinki i tak dalej. Dobra, jedziemy dalej. Mego Bego. Tutaj są moje rączki. Mam tatuaże, które robiłam sama i dlatego są tylko na lewej ręce. Mam 2 pierścionki, a tutaj mam taki piękny napis. To teraz może Naimi? Tak, miałam takie dłonie piękne. To są tak zwane dłonie pianisty. I to jest takie ładne serduszko dla Beza. A jeszcze najważniejsze jest to, co mam w nich. Mam katanę. O nie! Yasuo mains. Dobra, przejdźmy do paćki. Jest to RGB. Piękna dłoń, cała wydzierana. Mam innego chłopaka wydzieranego na ręce, ale mam nadzieję, że to nie przeszkadza. Jeszcze powiedz, czemu tylko jedną rękę, bo to w sumie ważne info jest. Kurwa, bo drugą klikam, żeby mówić. Ta koleżanka miała broń, ja też mam broń. Albo nie wyjdziesz. Miałem taki w szkole dzisiaj, ej, actually przypomniałaś mi, żebym tego widelec z plecaka wyjął, dzięki. Widelec ze szkoły, co złodziej. Dobra, dobra, cisza i lecimy, White Wings. Guys, zgubiłem widelec w szkole. To są moje dłonie, bardzo małe, ale... Za to mogę zrobić mi wszystko, na przykład bigos. Dobra, bigosi, kurde. Dobra, dziękujemy. I jeszcze pszczółcia nam została, tak? Hej, to są moje rączki tutaj. I tymi pięknymi rączkami chciałabym pokazać mój fanart. Co? O Jezu, giga czat. Zwróćcie uwagę na jego spodnie. Co jest zbyt wielkie, mi się wydaje, źle narysowane. Co ty gadasz? Ale chodzi o rzepki, czy co? Tak, chodzi o rzepki, zawsze chodzi o rzepki. Dobrze, okay. Dobrze, zostawmy to, tak? Bezu, zacznijmy od ciebie. Czy ty masz kogoś, kogo na pewno byś chciał ocalić w tej rundzie? Ja nie będę mówić, że chcę kogoś ocalić. Nie dobrze, czy nikt się nie urzekł specjalnie, tak? Znaczy, generalnie powiem taką, dużo było dziarek, lubię dziarki, sam sobie planuję zrobić niedługo w sumie. Masz 17 lat! Fajne też są takie zwykłe, czyste rączki, nie wiem jak to powiedzieć. Czyste rączki? Umyj ręce! To w takim razie Lożo, czy wy wiecie, kogo chcecie na pewno przepuścić dalej? Dwie katany przypomniały mi o takiej jednej postaci, bardzo fajnej. No ja bym to w każdym razie przepuścił. Czyli mówisz o Naimiś, nie? Tak, tak, tak. Jak tam pozostali zgadzają się? Bo dobra, nie pierdolmy się, zróbmy tak. W tej rundzie główną decyzję za cały gang będzie podejmował nie kto inny jak Arkoan. Musisz wybrać kogoś, kto będzie jak najlepiej dopasowany do Beza. Ja już w sumie podjąłem decyzję, tak, że w tej rundzie odpadnie White Wings. Oj, White Wings, zapraszamy na środek. Świetnie się bawiłam i macie tragiczny gust, bo mnie odrzuciliście, a jedzenie jest najważniejsze. I walić wszystkich weebów. Wow! Obraziła się 50% teraz osób na kanale. No to tak, ostatnia rzecz została. White Wings, powiedz nam, co wybrałaś. No wybrałam oczywiście skina. No, brawo Paweł. Brawo Paweł, no. Paweł. No dobra, dzięki w takim razie White Wings, a my zapraszamy na czwartą rundę. W czwartej rundzie zobaczymy nasze niewiasty. Będą mogły one zaprezentować outfit przygotowany specjalnie dla Beza lub powiedzieć coś więcej o sobie. Dobra, zaczynamy od Mego Bego. Ja mam dzisiaj na sobie taki piękny strój. Stwierdziłam, że to jest idealny strój na randkę, którą będziemy mieć w półfinale. Mam również na sobie kryształ różowy, który nie wiem, czy się orientujesz, ale jest to kryształ miłości, dlatego mam nadzieję, że cię do mnie przyciągnie. A ty, Bezu, jesteś dzisiaj elegancko? Jesteś w garniturze? Kurde, nie! Ludzie loli paradajsa! To teraz będziemy lecieć do Blani. To jestem ja. Mam na sobie koszulkę z Haiku. I mam na sobie za dużą bluzę. W razie gdyby było ci zimno, ta bluza pełni także funkcję dwuosobową. Za koszuleczkę Haiku szanuję bardzo, bardzo, bardzo. Lecimy w takim razie pszczółcia, widzę, jest ready. Hej, jestem pszczółcia. Tutaj chciałam zaprezentować, że mam tutaj przypinkę pszczółki i mam bluzę. O, a coś tu mam w kieszeni.
tulipanek specjalnie dla ciebie wezu. Chciałabym cię do siebie przekonać tym, że będę grafikiem, dlatego będę bogata i mogę ci kupować bardzo duże rzeczy. Dobrze, wezu jest gold digger, więc wszystko się zgadza. Zaraz kto? Paćka może, co? Nawiązując do wypowiedzi wcześniejszej koleżanki, chciałabym zaznaczyć, że ja już jestem bogata. Pracuję jako architekt już. A tak na poważnie, to tak krótko jest więźle, to wyglądam tak, a czuję się tak. To całam się bardzo z tym, real. I co, Neymis jeszcze nie było? Ubrałam się jak wampirzyca. Tu mam taki pasek fajny. Pasek masz w łańcuch. Mam buty nietoperza. Z nietoperzymi jakby skrzydełkami. Poczko, dzięki. W tej rundzie decyzję będę podejmować twój serdeczny przyjaciel, dr Urgot. Cześć, Bartuś. Cześć. Bardzo doceniam wszelkie bardziej formalne stroje, jako że trzeba się wypindrzyć na pierwszą randkę, bo to szanuję. Nie szanuję natomiast próby przekonania na hajs, zwłaszcza takiej niepewnej, na zasadzie, że może kiedyś. Plus do tego doszła bluza, taka bardzo domowa, co też tak nie bardzo na pierwszą randeczkę. Przykro mi pszczelunia, pszczucia. Co? Pszczucia, Jezus. Dobrze, zapraszamy pszczucie na środek w takim razie. No, przykro mi jest, bo się zestresowałam i nie wiedziałam, co powiedzieć strasznie. To jeszcze nam powiedz najważniejszą rzecz w takim razie. Co wybrałaś? Sim czy skin? Skina. O nie! Bezu, nie ma za co, chłopie. Traci się, nie traci. W piątej rundzie niewiasty odpowiedzą o swoim ulubionym anime. To jest runda, którą wymyślił Bezu. Serio? Dobra, to zaczynamy od... Nie. Mnie. Dobrze. Mam 3 ulubione anime, ale takim, które postanowiłam wybrać ze względu na moją zażyłość z siatkówką i to, że sama grałam w siatkówkę, jest Haikyuu. Bardzo lubię to anime pod względem tego, że pokazuje, jak człowiek może po prostu sobie poradzić, kiedy spróbuje czegoś i się bardzo w to zaangażuje. I na podstawie tego postanowiłam się zgłosić do Sim czy Skin, bo stwierdziłam, że skoro im udaje się osiągnąć rzeczy niemożliwe, to że mimo, że też się uda. Bardzo mi się podobało porównanie do rzeczy niemożliwej, dałaś, że zdobycie z serca Beza. Ale powiem ci, że ja próbuję od miesięcy i mi się nadal nie udało. Przejdźmy dalej, może teraz z Mego Bego. Ja się zastanawiałam, ponieważ dużo osób mi mówiło, żebym skłamała cię i żebym powiedziała, że tyle, ile to ja anime nie oglądałam i wybrała jedno, ale stwierdziłam, że w miłości nie powinno się kłamać i będę z tą szczera, że w życiu oglądałam 2 anime. Obejrzałam tylko Kakegurui i Ruchomy Zamek Haoru i stwierdziłam, że nie będę wybierać z tego mojego ulubionego. Ja szanuję za tę wypowiedź. Ale tak naprawdę moja opinia się tutaj liczy, więc możecie być cicho. Jezu, nie. Dobra, to przechodzimy do Paćki. No, Bezu, może i nie oglądałam żadnego anime, ale z tobą to nawet mogłabym Hindusa na YouTube oglądać. To tyle, dobra. Czyli nam została jeszcze Neymiś. No to moim ulubionym anime nie jest ReZero, chociaż ja bardzo lubię. Moim ulubionym anime jest Legi no Skara i to jest taki dramat i trójkąt romantyczny. Dobra, dziękujemy, dziękujemy. Dobra, uwaga, uwaga, czekajcie. Tak jak się wszyscy domyślają, w tej rundzie główną decyzję będzie podejmował Shao jako znawca anime whip numer 1 naszej ekipy. Ale zacznijmy od tego, co powie Bezu. Czy ty chciałbyś przekazać Shao jakieś swoje wewnętrzne info? Generalnie spore anime mi się naprawdę spodobały tych ulubionych, aczkolwiek też mi się naprawdę bardzo podobało, a szczerość, że ktoś nie oglądał i... To też weź pod uwagę. Dlatego chciałem powiedzieć, że safe spota dostaje Mego Bego, bo bardzo mi się podobała ta szczerość. Dobra, to Mego Bego jest bezpieczna, a mnie z***ało z gry, więc dajcie mi chwilę. Shao, w takim razie teraz prosimy cię o finalną decyzję, z kim się pożegnamy w tej rundzie. Ja ci pokażę, jak się kebaba robi. Czyli Dziunia z Łodzi odpada. No to Dziunia, chodź tutaj na środek. Czy masz coś do powiedzenia Bezowi albo Shao? Nic nie mam do powiedzenia. Są, że Hindusa nie lubią. Dobra, Dziunia, jeszcze jedna ważna rzecz. Czy wybrałaś Simpa czy Skina? Proste, że Skina. Dobrze. Dobrze, Bezu, jesteśmy w 6 rundzie. Tylko 3 panie już pozostały. Nie będę cię pytać, czy masz jakiegoś faworyta, bo to chyba bez sensu, bo i tak jeszcze nadal nie ty będziesz podejmować decyzję. Natomiast w finale niewiasty zawalczą między sobą na rymy. Nie będzie to jednak rap walka. Poprosiliśmy wszystkie, żeby przygotowały krótkie wiersze, którymi mają przekonać Beza do siebie. Zaczniemy może od Blani tym razem. Wiersz napisany przeze mnie na lekcji zawodowych. Na górze róże, na dole Bezu, masz tak piękny głos, że o Jezu. Na górze róże, na dole cukierki, jest z ciebie słodziak super wielki. Na górze róże, na dole narta, chciałbyś mnie może nauczyć grać w Valoranta? Na górze róże, a ty to piękności, obronię cię przed wszystkimi, to pokaz mojej do ciebie miłości. No proszę, brawo, brawo. No hej, kamerka. No hej, kamerka. Spadłaś mi trochę w oko. Dobra, to teraz Neymiś. Walić was nytki ksiary i jesieniary. Żadna z was nie dorasta mi do pały. Bezu jest mój i to sprawa oczywista. Wspólna miłość to Emilki,
No i jestem zajebista. No nice, zostało oplute. Ona sugeruje, że jest trapem. Ja bym chciał powiedzieć, że nie wskazała jakiej pały, bo policyjna. Ty faktycznie, pała policyjna Emilia, ty. Halo, to jest Melissa Beza, nie moja. To teraz tak, to jeszcze Mego Bego w takim razie. Wszaki stwory, tryhard Sedzik, nic nas dzisiaj nie rozdzieli. Chodź na bota, zagraj ze mną, chętnie będę twoją senną. Nie obawiaj się barona, nikt nas pokonać nie zdoła, bo ja tarczą cię ochronię, wychyluję za nas dwoje. Chwiny nie są mi potrzebne, bo bez ciebie szybko zwiędnę. Simpem jestem, proszę uwierz, wybierz mnie, nie pożałujesz. Dobrze, brawo, brawo. Szkoda, że Adiego nie ma do tego, bo on jest mistrzem rymu. Tak, prawda, on by docenił. Ja mogę też, ja wiem, że odpadłam, ale ja mam chcę przeczytać moje dzieło. Dobra, przeczytaj, dawaj. Nie jestem jak każda zmywara. Granie suportem mnie nie jara. Randka ze mną na pewno ci się marzy. Wybierz mnie, a usiądę ci na twarzy. Ja mam fraszkę dla Beza. Chcesz fraszkę, to dawaj. Bezu, ty chuj. Dobra, uwaga. Lożo, po raz ostatni macie wpływ na to, co się wydarzy. Po raz ostatni możecie odrzucić kandydatkę. Nawet musicie to zrobić. Tym razem decyzja będzie grupowa, bo w finale to już Bezu zadecyduje, kto odpadnie. Teraz do was pytanie. Czy pożegnamy się w tej rundzie z Mego Bego? Z Nejmiś czy z Blanią? Macie 30 sekund, żeby podjąć tę decyzję. Tak szybkie narady. A więc, użytkowniku, który wziął postać Zoe. Loża zadecydowała. Nie. Dobra, Nejmiś, zapraszamy na środek. Czy masz w takim razie coś do powiedzenia Loży albo Bezowi? A więc wszyscy zwrócili uwagę na mojego disa do Netflixer i Jesenier, a napomnę tylko, że to miała być walka na rymy. To racja. Wzięła sobie to zadanie do serca. Mi się podobało, koksem jesteś. O właśnie, właśnie. Ja też jestem fanem, także to jeszcze jeden sekret, który musisz nam zdradzić. Co wybrałaś? Sim czy skin? Nie, ale czy ja muszę zdradzać? Ja mogę to powiedzieć, nie ma problemu. No to nie wiem, możesz powiedzieć, ale nie wiem. Dobra. Wiem, czemu nie chcesz powiedzieć, nie może ci to przejść przez gardło, ale wybrałaś skina. Kurde, widzę, że się nie zmieniasz, tak samo jak ostatnio. Proszę państwa, jesteśmy w wielkim finale. W tej rundzie to Bezu będzie mógł podjąć decyzję. Bezu, cieszysz się? Tak i nie. To jest najgorsze zadanie chyba, jakie dostałem w tym momencie. Słuchajcie, w wielkim finale niewiasty odbędą randkę próbną z Bezem. Będą miały minutę na przekonanie go do siebie. Dobra, uwaga, przed nami pierwsza randka, Mego Bego i Bezu, macie minutę, czas. Hejka, ogólnie to jak ci już mówiłam wcześniej, nie oglądam anime, ale jeżeli by ci to nie przeszkadzało, mam nadzieję, że jeżeli nie wybierzesz, to byśmy się mogli spotkać albo na Discordzie, albo nawet w prawdziwym życiu i sobie pooglądać razem jakieś twoje ulubione anime, bo szczerze mówiąc z tych dwóch, co obejrzałam, mi się bardzo podobało i mogę do tego ci ugotować coś dobrego. Jaka jest twoja ulubiona potrawa? Ulubiona potrawa? Na pewno lubię pizzę, ale tak z potrawy coś z makaronikiem byłoby na pewno dobre. To akurat bardzo dobrze trafiłeś, bo włoską kuchnię robię perfekcyjnie. Jeżeli podobałoby ci się taka randeczka ze mną, pokazywanie mi swoich ulubionych anime? Mi odpowiada jak najbardziej. Stop! Dobra, dziękujemy za tę randkę. Dobrze, proszę państwa, druga randka, Lania i Bezu. Start. No to ogólnie zabrałam cię nad rzekę, ponieważ jest to takie miejsce bardzo naturalne, ładna rzeczka, tak spokojnie. Lolu, moja postać ma taką superową ławeczkę. Chciałabym też z tobą pograć w Valoranta, ponieważ widziałam, że grasz, a nie ogarniam kompletnie, co się dzieje w tej grze, więc można byłoby spróbować. Tak samo obejrzeć jakieś anime, pograć w Lola, zależy, czy chcesz się podenerwować, czy nie. Denerwować to się bardziej w Valorancie. No to mógłbyś mnie nauczyć, żebyśmy się podenerwowali razem. Sądzę, że taka opiekuńcza rola w relacji jest bardzo super i mógłbyś mi pokazać, jakim mężczyzną jesteś, chroniąc mnie w grach komputerowych. Ciekawe. To jest to, o czym marzyłem zawsze. Chciałabym też, żebyś powiedział mi więcej o sobie i chciałabym wiedzieć więcej na temat twoich zainteresowań, ponieważ Hodo bardzo mało dajecie na streamach. To nie przychodzi, chłop. Stop. Proszę państwa, jesteśmy po rundzie finałowej. Odbyliśmy dwie próbne randki. W tej rundzie Bezu podejmie finalną decyzję, kto wygrywa tę edycję Sim czy Skin. Ja natomiast, żeby troszkę zadbać o pikanterię, powiem, że w tej rundzie jest jeden simp i jeden skin. Robiłeś to już kurwa dwa razy i za każdym razem kłamałeś. Raz kłamałem! Wiesz co, dla Arkoana. Ale Arkoan mi wybaczył, nie? Nie. Okej. Okay. Z racji, że to Bezu będzie podejmował decyzję, to może posłuchamy najpierw głosu naszej loży. Bezu, jak ktoś na pierwszej randce mówi, że cię kocha i ma chce cię bawić twoimi uczuciami. Albo siusiakiem. Mego Bego, bardzo ładne rzeczy mówią, urocze. Mi się zdaje, że Blania jest zbyt miła, żeby tak zabrać simpa. Ja to nie wiem, to jest już taki trochę ciężki wybór. Dobra, Bezu, słyszałeś sugestie ziomeczków. Teraz możesz posłuchać tylko i wyłącznie swojego wewnętrznego głosu. Powiedz nam, kto wygrywa tę edycję Sim czy Skin. Usłyszałem bardzo dużo właśnie od kolegów, ale to nic mi nie pomaga. Jedyne co mógł powiedzieć, to, że wygrywa Raid Shadow Legends! Play free now! Szczerze mówiąc, każda minutka u każdej usłupki była bardzo, bardzo fajna, przyjemna i jest to w ch**i ciężki wybór. Wiecie co? Czekajcie, mam pomysł. Będzie najlepszy reveal
na świecie. Bezu chce zrobić dowód na to, że konstrukcje geometryczne mogą rozwiązać problemy miłosne! To co, zrobić trójkąt? Jaki trójkąt? Nie! Tylko jedna pani może wygrać! Mam kartkę. I na tej kartce jest napisany nick jednej osoby, która zwycięża. To jest i... napisane Shao. I od razu przepraszam osobę, która przegra. Nie chciałam tego robić. Tak są zasady. No cóż, blania odpadasz. O nie, dobra. Oblania, co chcesz powiedzieć Bezowi? Najpierw chciałabym zrobić szybkie pozdrowienka dla moich znajomych i przyjaciół oraz innych uczestniczek, które odpadły. Oraz dla mojego chłopaka Miłosza, którego kocham całym sercem i nigdy go nie zdradzę. Ale w tym momencie chciałabym powiedzieć, że wybrałam simpa. Simpowałam ci przez tydzień i jeszcze podjąłeś złą decyzję. Brawo, Bezu. Ale... Co to za rollercoaster był w ogóle? Mam złamane serduszko teraz. Ty, kuro. Dobra, to teraz tak. Przed nami jeszcze jedna decyzja. Beza. Czy wybierasz simpa, czy wybierasz skina? Wybieram skina, ale jeżeli jest simp wybrany, to ta osoba dostaje tego skina. Oooo! To mego bego. Ostatnia tajemnica tego odcinka musi zostać ujawniona. Powiedz, co wybrałaś? Wybrałam simka. Ja mam jedną rzecz do powiedzenia. Urgot, Shao, Jacob, Alcoan, Hodo. Cross before horse! Cross before horse? What? Dobrze, czyli proszę państwa, w tej edycji były dwa simpy. Jeden z nich odpadł w pierwszej rundzie, drugi dotarł do finału, ale niestety nie został wybrany przez Beza. Finalnie i Bezu, i Mego Bego dostają skina. Miłość przegrała po raz kolejny. Serce mnie boli. Mój portfel też. Ja nie narzekam, bo mam chłopaka, nie? Ale... Mówisz, że masz chłopaka, a wiesz co? Bezu też! Subuj ten kanał i oglądaj mnie na Twitchu. I kliknij sobie w ten film. Elo.